Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny program Bliżej Boga, dzisiaj w Rudach. Jesteśmy przy starym opactwie Cystersów, a ze mną ksiądz Jan Rosiek, dyrektor tegoż właśnie obiektu starego opactwa. Księże Janie, no nie powiem, jak się to zaczęło, bo rzeczywiście byśmy gdzieś tam musieli ho, ho, ho w historię wejść, ale może ten czas, kiedy księdzu tutaj zlecono wielkie zadanie, po ludzku niewyobrażalne, a jednak dzisiaj widzimy w tym miejscu przepiękny tego efekt. No, cieszę się, że jest taki odbiór i rzeczywiście tak spostrzegamy to miejsce, a myślę w tym programie Bliżej Boga, to myślę tutaj to miejsce jest takie, które nas rzeczywiście tak bardzo blisko Pana Boga kieruje. Tym bardziej w tym wydarzeniu nawet ostatnich czasów, kiedy obiekt rzeczywiście jakby przeżywa swoją nową odsłonę, nową młodość, byśmy powiedzieli, jak się zrodził, jak to niektórzy porównują, Feniks z popiołu. Bo mamy tutaj rzeczywiście i głęboką historię, i niesamowitą przestrzeń tradycji cysterskiej, i niesamowitą przestrzeń architektury tej przyrodniczej. Więc no, można powiedzieć, Pan Bóg w rozmaity sposób tutaj do nas przemawia. No na pewno to miejsce dzięki właśnie Cystersom i później całej historii, bo wiemy, że to miejsce przechodziło burzliwą historię, wręcz nawet no właśnie kasata tutaj Cystersów, później dzieje, no, które nie należą do chlubnych w naszej rzeczywistości powojennej, a jednak dzisiaj ten obiekt służy Panu Bogu, służy ludziom. Jest. No trzeba tu przywołać rzeczywiście głęboką historię obecności Cystersów w XIII wieku, którzy przybyli tutaj na zaproszenie książąt raciborskich, najpierw księcia Kazimierza, który zaprosił Cystersów, ale on nie doczekał obecności Cystersów, bo czekał jak wszyscy inni władcy europejscy w kolejce po tych strategicznych inwestorów, byśmy dzisiaj w naszym języku powiedzieli, ale jego syn Władysław dokończył fundacji i rzeczywiście przywołujemy datę 1258, kiedy podpisany został akt fundacyjny na zamku w Raciborzu, natomiast 1238 roku na kapitule Grenadej we Francji, w Citeaux, podjęto uchwałę. No, opaci zgromadzeni na kapitule generalnej podjęli uchwałę, żeby rzeczywiście wyłonić już istniejącego gdzieś w okolicy, szeroko pojętej oczywiście, istniejącego klasztoru cysterskiego, grupę zakonników, którzy przyszliby tutaj rozpocząć to dzieło cywilizacji takiej chrześcijańskiej, ale rzeczywiście cywilizacji tej gospodarczej, kulturowej, duchowej. No i myślę, Cystersi znani ze swojej mądrości, no wiedzieli co robią, bo oparli całą swoją duchowość, całą swoją pracę o bardzo mocny fundament, mianowicie o Matkę Bożą, która jest szczególną orędowiczką wszystkich spraw i tutaj na samym początku przywlekli ze sobą, byśmy można powiedzieć kolokwialnie powiedzieli, obraz Matki Bożej, który został wcześniej podarowany, bo w 1228 roku, tak mówi tradycja, przez książąt raciborskich Cystersą. Więc ta Matka Boża cały czas jakby patronowała temu miejscu i niesamowite rzeczy, można powiedzieć, wyprawiała w tym miejscu. Razem z tym ostatnim cudem, jakim jest odbudowa tego obiektu. Przejdziemy się troszeczkę właśnie w tym kierunku, bo no tutaj mówimy o takich no trzech aspektach. Wiadomo, że ten obiekt pocysterski, wiadomo, że tutaj właśnie kaplica z cudownym obrazem koronowanym i korony pobłogosławione przez dzisiaj już świętego Jana Pawła II, kiedy był w Gliwicach z pielgrzymką. No i w ogóle życie parafii. To te właśnie takie elementy, no, którymi tutaj Rudy zachwycają, naprawdę zachwycają. Tak, to znaczy myślę, że trzeba rzeczywiście wracać cały czas do korzeni cysterskich, bo Cystersi lokowali się w takich przestrzeniach, wydawałoby się dość trudnych, bo rzeczywiście i mokradłach, i malarycznych, i gdzieś w odstępach leśnych. No całkiem inaczej to wyglądało w przypadku dominikanów czy franciszkanów, którzy wchodzili w miejskie osady, prawda? To widzimy pięknie w Krakowie czy we Wrocławiu, widzimy te ich klasztory rzeczywiście w centrum, w dosłownie ścisłym starym mieście, prawda? Natomiast Cystersi gdzieś na odstępach, ale po to, żeby cywilizować i przygotowywać dla no, przyszłych pokoleń, aż no, do naszych czasów. I rzeczywiście to miejsce było przekształcane cały czas do takich formuł, które były potrzebne w poszczególnych etapach historii tutaj naszej lokalnej no, miejscowości i całego regionu. Więc rzeczywiście Cystersi najpierw ustanowili tutaj klasztor, który był właściwie tym centrum działania ich.
No ale potem to miejsce znane było też właśnie z tego miejsca poświęconego Matce Bożej. Tutaj gromadzili lud chrześcijański, który no, szeroko pojęte okolicy, bo i ze Śląska, z Małopolski, z dzisiejszych Moraw, tak jak zresztą za parę dni będziemy tutaj przeżywali wielką pielgrzymkę, tak mówię, Price Kapołci do Ród przybywają do Matki Bożej, by się jej pokłonić, a przy okazji, oprócz tej takiej typowej modlitwy, no dzisiaj praca formacyjna w szeroko pojętej społeczności, od tych małych fróbków, szczypiorków, czyli przedszkolaków, aż po Uniwersytet III wieku, więc ten przekrój społeczny tutaj przechodzący przez historię, ale też i przez dzisiejsze czasy, no jest bardzo szeroki. Księże Janie, oczywiście cystersi zostawili nam no, pokaźne tutaj obiekty, cudowne, wspaniałe. Ten dzisiaj jest dla nas, dla naszej gliwickiej diecezji, sanktuarium drugim, ale pierwszym ustanowionym właśnie sanktuarium tutaj dla naszej diecezji z cudowną kaplicą Matki Bożej Pokornej. Już wspomnieliśmy, może dane nam będzie właśnie tam też zajrzeć, sam Kościół, bo z cystersami wiąże się konkret właśnie Kościoła, cały ten kult Matki Bożej u nich jest bardzo, bardzo mocny i on no bardzo ważny też jest tej religijności później ludu chrześcijańskiego, tego też tutaj śląskiego. Tak jest. No to jest bardzo ważny akcent właśnie ten maryjny, bo jak pewnie wszyscy się domyślamy i wiemy, gdzieś podróżując po cysterskich miejscach, wszystkie kościoły były dedykowane Matce Bożej. Zwykle to jest tytuł wniebowzięcia Matki Bożej. Gdziekolwiek po Europie, po świecie będziemy jeździli, cysterski kościół to z całą pewnością możemy powiedzieć kościół maryjny. To jest rzeczywiście jeden bardzo ważny rys tej pobożności maryjnej, ale drugi to jest też taki rys, bardzo można powiedzieć, związany z człowiekiem, mianowicie podkreślenie człowieczeństwa Pana Boga przez jego cierpienie, więc wymiar pasyjny. Pokazanie tego Pana Jezusa cierpiącego wraz z nami. Księże, cała tutaj no, odbudowa, szczególnie właśnie tego obiektu, no właśnie klasztornego, pałacowego, bo tak to tutaj koleje losu temu wszystkiemu służyły. Jak się to w ogóle udało? No to się udało, myślę, dzięki temu, że mamy Matkę Bożą na podorędziu. To, no to na pewno. Jeden z tych cudów Matki Bożej, jak mówimy o cudownym kaplicy, o tym rzeczywiście synącym łaskami obrazie Matki Bożej, to myślę, Matka Boża w jakiś niezwykły sposób, no nazywamy to cudem, ale upomniała się o to miejsce, bo rzeczywiście wydawało się czas sekularyzacji, kiedy cysterci musieli opuścić to miejsce po kasacie w 1810 roku, edykcie króla pruskiego, wydało się dramat dla kościoła katolickiego, znikają klasztory, znika też ten klasztor nas cysterski, znikają, no może niematerialnie, ale cystersi tutaj, którzy byli przecież animatorami tego szeroko pojętego życia i tego gospodarczego, i kulturowego, i religijnego. No jakiś taki dramat, prawda, dla tej ziemi. Ale okazuje się potem, no dobrzy gospodarze, myślę tak trzeba ich nazwać, bo i książęta raciborscy, którzy pielęgnowali i to miejsce, i jednak tutaj dbali o kościół, który stał się kościołem już parafialnym, nie klasztornym. To jednak też wielkie dzieło, ale potem ten dramat znowu kolejny Armii Czerwonej, która wkracza, podpala kościół w 70% zniszczony. No zupełnie zdewastowany, prawda, obiekt dawnego klasztoru, pałacu książęcego. Wydawało się, no rzeczywiście totalny upadek, a tu na nowo się to wszystko odradza i ktoś by powiedział, że to nigdy nie było zniszczone, patrząc na to. No dzisiaj to, tak, oglądamy. Dzisiaj na pewno. Wiele grup, które przyjeżdża, to jak opowiadamy o jakichś ruinach, to oni myślą sobie, że tu jakieś były stare może okna i stary dach, a myśmy to tylko wymienili. Dopiero kiedy widzą na posterach wywieszonych i przestawionych w opactwie, to dopiero pytają, a to tak to wyglądało, a to był rzeczywiście zupełny dramat. No i dzisiaj mamy rzeczywiście tą radość, że to miejsce służy jako miejsce sanktuaryjne, miejsce pielgrzymkowe, ale też miejsce takiej wewnętrznej pracy formacyjnej w samym obiekcie, no w różnych odsłonach i tej formacji takiej duchowej, intelektualnej i artystycznej, kulturowej, bo staramy się rzeczywiście wychodzić naprzeciw różnym potrzebom takim społecznym, byśmy powiedzieli, w tym miejscu, tak jak zresztą to robili cysterci. No my jakoś chcemy kontynuować to cysterskie dzieło. Bo może właśnie dopowiedzmy tutaj też telewidzom, że tutaj przyjeżdżamy, by no spojrzeć na to wszystko, może w parku by odpocząć, ale to miejsce jest centrum edukacyjnym, tak. Jest centrum formacyjnym i właściwie temu to miejsce przede wszystkim służy. Niektórzy mylą, mówią, że centrum informacyjne, nie, mówię formacyjne, chociaż ta informacja też historyczna jest bardzo ważna, żeby znaleźć kontekst, prawda, tego miejsca. Dlaczego tutaj to miejsce jest tak ważne dla Śląska? Ja czasami może tak z takim napuszonym patriotyzmem mówię, że Rudy są kolebką Górnego Śląska, ale kiedy prześledzimy całą historię, idziemy z tymi grupami, zaczynamy od początku, od fundamentów tej świątyni, tego miejsca, tej całej kultury, którą wprowadzali cystersi, to
to dopiero pomalutku uświadamiamy, że rzeczywiście oni, cystersi, byli tutaj właśnie prekursorami wszelkich dziedzin, prawda? I tej duchowości, i tej religijności, ale też gospodarki, bo no, te rudy i nazwa, która się tutaj przylepiła do tej miejscowości, nie wzięły się nie z rudego 102, który tutaj przejeżdżał przez nasze tereny, tylko właśnie z rud żelaza, które cystersi te znaleźli i kultywowali tę pracę w produkcji także tej gospodarczej, prawda? Więc to miejsce jest na wskroś naprawdę przeszyte rozmaitymi takimi wymiarami formacji człowieka, prawda? Formacji. Jeżeli Matka Boża jest tą, która tutaj ten zaczyn jakoś starała się dobrze rozrobić i owoce tego widzimy, to trzeba ją odwiedzić. Trzeba ją odwiedzić. Trzeba oczywiście naprawdę pójdźmy tam, by tam się rzeczywiście z Matką Bożą spotkać. Jesteśmy w tym miejscu, o którym wspominamy, gdzie gospodynią i tą cudotwórczynią jest właśnie sprawczynią wszystkiego, od cystersów począwszy po dziś dzień, rzeczywiście w tej historii, oceniając to i patrząc. Tak. U Matki Bożej pokornej w Rudach. Starsi pielgrzymi, ci, którzy może w Rudach wcześniej byli, przyglądając się dzisiaj obrazowi, powiedzą, to był inny obraz. Przecież myśmy 30 lat temu byli, był tutaj inny obraz. No nie był inny, ten sam, tylko oczywiście wielokrotnie przemalowywany. Ponieważ rzeczywiście sięgamy do głębokich, można powiedzieć, odmętów historii, to ten pierwszy obraz, jak wspomniałem, 1228 mógł być już podarowany cystersom. On prawdopodobnie został spalony, zniszczony w czasie różnych wojen, które rzeczywiście przechodziły przez te tereny. Nawet można powiedzieć, drewnojady mogły go zjeść, ponieważ nie mieli takiej chemii konserwatorskiej, jak dzisiaj mamy. Natomiast jego następcą tego pierwszego obrazu, podarowanego zresztą przez książąt raciborskich, tutaj pięknie pokazanych właśnie przy tym obrazie, którzy tak sugestywnie pokazują, że ten oto Han Gloriosam, jak głosi tutaj hasło na zaobraziu i na kartuszu nad wejściem do kaplicy, ten oto obraz ma być tutaj czczony po wieczne czasy, no i po nasze czasy jest czczony ten pierwszy obraz, rzeczywiście z XV wieku, malowany na desce lipowej, więc ikona, no rzeczywiście odświeżony, zrekonstruowany w latach 90. przez panią profesor Szuster-Gawłowską w Krakowie. No i wtedy właśnie w czasie tych badań dotarli konserwatorzy do tej pierwszej warstwy, no takiej pięknej, gotyckiej, nawiązującej oczywiście do tradycji malowania obrazów na wzór obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani, czyli z Bazyliki Większej w Rzymie, Matki Bożej Śnieżnej. No ten wzór był rzeczywiście propagowany wszędzie i jak się przyjrzymy dokładnie, no to podobny przecież do Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Boskiej Opolskiej, Matki Boskiej Piekarskiej, prawda? Więc jest to, można powiedzieć, ta sama, byśmy powiedzieli, szkoła. No i rzeczywiście piękny wizerunek Matki Bożej, ale zauważamy, że oczywiście pięknie ozdobiony też koronami.